Narodowego Święta Niepodległości, kolejnej rocznicy i te obchody rozpoczęliśmy konkursem piosenki patriotycznej. Piosenki patriotycznej organizujemy w zależności od kolejnych rocznic. I tak naprawdę w 2013 roku konkurs poświęcony był piosenkom z okresu powstania styczniowego. W tym roku obchodzimy okrągłą rocznicę powstania warszawskiego. Właściwie główne uroczystości związane z tą rocznicą odbyły się 1 sierpnia, ale konkursem piosenki patriotycznej nawiązujemy również do okrągłej rocznicy powstania warszawskiego. Tym niemniej głównym repertuarem, który prezentowany jest na konkursie, są piosenki legionowe. Dzisiaj organizowanym bierze udział 14 zespołów. Są to chóry, zespoły wokalne, nawet trafiły nam się zespoły instrumentalno-wokalne, na które tak nie do końca byliśmy jako organizatorzy przygotowani, oraz soliści. Ogółem w konkursie uczestniczy około 200 dzieci i młodzieży. Jest etapem. Chcemy wyłonić laureatów, którzy jak co roku wystąpią w koncercie galowym. Ten koncert nazywa się Tobie Ojczyzno i właśnie koncert galowy pieśni patriotycznej lub programu artystycznego, takiego przypominającego repertuar i piosenki z różnych okresów, a związane ze świętami narodowymi, prezentujemy zwykle 11 listopada. Było ciemno, więc niewiele co widziałam i pamiętam też niewiele. Było ciemno, wiem, że znowu którą zdałam, tak jak stoi się w kościele. A więc stałam, nie widziałam, było ciemno, jak słyszałam wciąż ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. W tym roku ten koncert galowy odbędzie się podczas miejskich uroczystości w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 10 listopada o godzinie 17:00. Wszystkich serdecznie zapraszam.